Cześć kochani, w dzisiejszym odcinku vloga zapraszam Was na słynną plażę Abu Dabab w Egipcie, w regionie Marsa Ala. Jak tu na tą plażę można dotrzeć? Kochani, można dotrzeć w ten sposób, że przyjeżdżacie w ciężkę, tak jak ja, z biurem podróży, przyjeżdżacie taksówką lub z bliskich tu hoteli przychodzicie sobie na pieszo. Słuchajcie, to będzie krótki vlog, ale taki bardzo fajny, gdzie pokażę Wam obrazy. Krótko powiem, jak tutaj to wygląda, ta baza wszystka. I przede wszystkim będą Was cieszyć tutaj te przepiękne widoki. Czyli słuchajcie, obrócę teraz kamerkę. Tu jest taka prosta mapka, która pokazuje tutaj fajnie właśnie, że plaża jest położona między dwiema rafami. I słuchajcie, po tej stronie tutaj mamy hotel Hilton, tutaj były Solimar, obecnie El Malikia. I słuchajcie kochani, przenosimy się tutaj teraz tak z tego baru. Zobaczcie, ja tu jakby jestem na środku tej plaży. Tu mamy takie stoiska, słuchajcie, dla nurków. Mamy, słuchajcie, bar, w którym tu zacząłem kręcić. Macie tutaj też jakby takie... Słuchajcie, odwrócę kamerkę, tutaj macie jakby takie główne wejście od strony tej głównej. I słuchajcie, ja tutaj przyjechałem z biurem podróży, ale tu też można przyjechać taksówką. Można też na pieszo przyjść. Zobaczcie, tutaj jest centrum nurkowe, jest tutaj bar fajny. Naprzeciwko jest też soki wyciskane, słuchajcie, są to oczywiście profesjonalne toalety, bardzo czyściutkie. Zobaczcie, o, tutaj proszę, jest tak tu skłonnie pokazane. To jest bar, w którym będę jadł pizzę. Taka ciekawostka, na przykład znajomi brali taksówkę z hotelu, słuchajcie, Sataya, kosztowała $20. O! I tu przy okazji biura podróży testają tymi, słuchajcie, autobusikami, busikami. Proszę, i tu Was wysadzają na wycieczkę, tak jak mnie biuro podróży i taka, proszę. Bardzo profesjonalnie wszystko przygotowane, słuchajcie. Tu kiedyś była stara droga, plaża była bardziej dzika, 15 lat temu, jak pamiętam. I widzicie, tu jest jakby główne wejście, tak? Czyli po tym wstępie prowadzę Was teraz przez tą bramę i idziemy sobie na plażę. Niezależnie, bilet kosztuje około $12. I słuchajcie, przekładam kamerkę na przepiękne obrazy. Czyli po prostu mamy tutaj ten bar, mamy tutaj te stanowiska, ten shopping center, wszystkie. Proszę, ja tutaj sobie kupiłam piwko za $5, pizza 8, także bardzo fajne, dobre ceny, fajny bar, good muzyka. O. I co, obkręcę troszeczkę kamerkę i zobaczcie, wchodzimy sobie tutaj na samą plażę już. Jeszcze przełożę kamerkę na mnie, zobaczcie. Czyli już jest piękny piaseczek, jak na Maldiwach, jak na Dominikanie. Później Wam zrobię linka też na ten mój kultowy film o 5 The Best hotelach na Marsa Alam. Dlaczego kocham te hotele i dlaczego właśnie kocham te plaże. Słuchajcie, klasycznie witamy serduszko. Chcę zrobić piękne selfie, tego typu klimaty. Ja sobie tu kupiłem leżaczek, słuchajcie, za 5 euro, czyli za dwa leżaczki zapłaciłem $10, słuchajcie, ale też może płacić w euro. Oni teraz obecnie, mamy 22 rok, biorą, słuchajcie, wszystko podobnie, dolar, euro, tak samo. I słuchajcie, no i mamy tą przepiękną plażę. Jak już kamerę obróciłem na prawo, to słuchajcie, to jest były hotel Solimar, obecnie El Malikia. Mam na niego też fajne, dobre ceny zawsze, mam go w sprzedaży, polecam Wam. I właśnie przy tym hotelu jest, można, mogę Wam powiedzieć, no to ta jedna z najpiękniejszych plaż. I bezpośrednio sobie wchodzicie, macie po tamtej stronie też rafę i pływacie sobie. Teraz, kochani, obrócę kamerkę na mnie. Za mną sobie tu idzie też grupa nurków. A teraz, słuchajcie, przepięknie sobie przekładam kamerkę, słuchajcie. I po lewej stronie, patrząc się na morze, jest hotel Hilton. Hilton jest hotelem, słuchajcie, już bardzo luksusowym, drogim obecnie. Więc też mam go w swojej ofercie, jakbyście byli zainteresowani. To też polecam się. Pamiętajcie jedną rzecz, hello. Pamiętajcie, no bardzo mili ludzie tutaj też w Egipcie są, także tutaj uwielbiam być, wakacjować, tak jak Wy. Co jest ważnego, przy hotelu Hilton nie ma tak
takiego bezpośredniego, słuchajcie, wejścia do morza. Więc pamiętajcie, że kaweczek trzeba tu przejść, żeby tu się pokąpać, ale serwis, wszystko bardzo fajnie jest w hotelu zrobione. Więc jeszcze raz odwrócę kamerkę i zobaczcie, Olo teraz z tyłu za sobą ma plażę z hotelu Hilton, a tu przede mną zaraz jeszcze raz zrobimy przebitkę na typową plażę ogólnodostępną Abu Dhabab. Dobra. I kochani, teraz jeszcze Wam puszczę tutaj kawałeczek obrazu. O, tu można powiedzieć, że ta granica, słuchajcie, związana z rafą, na którą nie można wchodzić, która jest od strony hotelu Hilton, czyli od lewej strony patrząc się na morze. A tutaj bez problemu sobie, jeśli przypływacie na wycieczkę, to tu sobie niezależnie pływacie, macie rybki i ta plaża jest ogólnodostępna dla wszystkich. Moi drodzy, nie będę Was za długo już męczył, ponieważ chciałem, żeby to był krótki vlog, sensowny. Czyli podsumujmy, jesteśmy sobie na ogólnodostępnej plaży Abu Dhabab, na którą musicie przejść wycieczką, przejść na pieszo z niektórych hoteli, przejść taksówką, spędzić tu miło czas, zjeść pizzę, napić się piwa, super posturkować, bardzo bezpieczne wejście, praktycznie bez bucików tu można sobie na tej plaży popływać, zrobić sobie relaksik, fajne selfie i uważam, że to jest najpiękniejsza plaża w Marsalam, a może nawet w całym Egipcie. Także dziękuję Wam, że oglądaliście tego krótkiego vloga. Zapraszam Was na Mix Travel vloga. Zapraszam Was do Egiptu. Proszę Was o rezerwację. Zarazem dziękuję Wam za te rezerwacje. I kochani, i do zobaczenia. Trzymajcie się, nie dajcie się. Wasz fan Aleksander. Salam alejkum. Don't worry. Be happy.